Dobra, jedziemy. Jest okej. Okay. Dzień dobry. Witam. Jestem Mateusz. Jestem Tomek. Yeah. Dobra. Teraz jest czwarty? Czwarty będzie podcast, bo ten jeden tam żeśmy skasowali. Tak. Będzie nagrywany drugi raz. I dzisiaj sobie omówimy, jak robić studium. Czyli jak levelować, jak malować, rysować lepiej. To, żeby zrozumieć, po co takie studium jest tworzone. Chodzi o to, żeby nie skopiować, powiedzmy, pracy tam innego artysty albo danego zdjęcia, bo tak. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego studium jak najwięcej wiedzy. Najlepiej jest sobie zdefiniować jakiś problem. Będziemy omawiali to, jak to wygląda od strony tam studies, w sensie jak robić studium. I teraz to jest z mojej perspektywy, nagrywamy to po to, bo kupa ludzi jak uczy się rysować, szczególnie na początku, widać jak pierwszy rok, pierwsze dwa lata, może rok. Nie, dwa lata. Zależy też od podejścia waszego wieku. Chociaż nie chciałbym tego degradować do kwestii wieku, że im się jest młodszym, tym ma się więcej rzeczy w pompie i się inaczej to traktuje i ma się wszystko gdzieś, nie? A z tym, że mi się wydaje, że kupa ludzi w ogóle nie robi studium. Ja sam nie robiłem studium, jak zacząłem rysować. I to przez gruby rok nie robiłem studiów, jak zacząłem rysować. Dopiero potem, jak zostałem zjechany na forum właśnie, żeśmy tam przed chwilą też omawiali, konstruktywną krytyką, to zacząłem robić studium anatomii i całej reszty, żeby jednak rzeczywiście mi to lepiej wychodziło. Z tym, że większość ludzi tego nie robi. Mhm. I jak jedzie, no i też mam w ogóle parę pytań odnośnie tego swoją drogą. No to jedzie z finalnymi pracami i tylko trzaska te takie mega wykończone prace i nie robi studium, a to gdzieś. A jak ktoś tam powie, żebyś zrobił studium twojej, nie wiem, głowy, ręki, czegoś tam innego, to on się obraża albo zrobi po prostu dwa rysunki głowy i o, zrobiłem studium głowy, nie? Mhm. To na początku mi się wydaje, że ludzie mają takie przeświadczenie, że po prostu jak będą dużo malować, to ich poziom się automatycznie zwiększy z jakiegoś magicznego powodu. Mm. A w efekcie jest tak, że po prostu powiela się własne błędy. Najlepiej do tego podejść właśnie jak do nauki, nie wiem, programowania czy czegokolwiek innego. Jest konkretny problem, na przykład chcemy się nauczyć anatomii albo kompozycji. Mm. Raz, że możemy sobie poszukać książki odnośnie tego i to jest też mega fajne, bo w książkach ma się czarno na białym napisane, jakich błędów unikać, jakie praktyki są fajne, co można stosować, od czego uciekać i tak dalej. I to zarówno jeśli chodzi o kompozycję, perspektywę, kolor i światło, anatomię. Mm. Właśnie bardzo fajne są książki Lumisa i Bridgemana, które można czytać jako takie podręczniki wręcz. Tak, tak. Tylko wiesz co, bo ja muszę coś dodać do tego, nie? Bo my to mówimy trochę z perspektywy osób, które już trochę porysowały sobie. I tak jakby my wiemy, na czym polega studium, po co to jest. Bo ja na przykład wychodzę z założenia, że idziemy na ilość, a nie na jakość, bo na jakości na początku nie mamy. Dlatego ja zalecam zawsze po prostu rysowania tego tyle, ile się da. I oczywiście nie wykańczania pracy, nie wchodzenia w detal, tylko po prostu nie wyszło ci, rysujesz jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I jedziesz na ilość, żeby jak najwięcej wyrysować, żeby wyrobić sobie rękę, wyrobić sobie nawyk po prostu jakiegoś innego rysowania i analizowania. Bo właśnie, bo tak jakby ty mówisz, że czytać podręczniki czyli traktować jako podręczniki tego Bridgemana i Lumisa. To jest spoko, ale powiem ci, że pamiętam, jak wszedłem w Lumisa, to ja tam może, no nie, że dosłownie płakałem, nie, ale ja za bardzo nie lubiłem tego. Jak miałem to przerysowywać i się uczyć tego, Jezu, dla mnie to była katorga, nie? Ja to potem polubiłem, tak samo martwej natury. Ja nienawidziłem szczerze martwej natury. Jak mi ta pani z mojego rysunku, jak ja chodziłem na kurs rysunku, kazała rysować martwą naturę, żygałem tym. To mi wychodziło bokiem. Ja po prostu... nie, i gdyby nie to, że miałem 70 km do rysunku, to bym się zawijał do domu, miał to gdzieś. To znaczy, wiesz, ja mam takie podejście, że nie musisz tego lubić. To jest po prostu wiedza, tak, którą musisz nabyć, jeśli chcesz być profesjonalny w tym, co robisz. No i tyle. Jeśli nie lubisz się uczyć, albo nie wiem, masz jakąś taką mentalną ścianę przed tymi książkami, mm-hmm, no to trzeba
Trzeba to przeboleć, po prostu. No. Znaczy, ja też jestem nauczony czegoś takiego, że i to też w sumie z skateboardingu, swoją drogą. Skate or die. W sensie ćwicz, nawet jeżeli cię boli, to tak jakby dalej ćwiczysz i jedziesz po prostu z koksem i nie ma, że ten, idziesz. I to w sumie to się przewija przez wszystkie sporty i ćwiczenie czegokolwiek. I ja nie chciałbym obdzierać całego tej kreatywnej otoczki z tego, że to jest takie super hiper, że się tam uwewnętrzniasz, tworzysz, robisz swoje rzeczy dla siebie. Bo ja na to jestem trochę uczulony, to jest po prostu zapierdol jak ze wszystkim innym. I to no. Się niczym nie różni od tego, jak po prostu ktoś dochodzi do czegoś dobrego i chce ćwiczyć. To jeśli. Jakby ktoś miał takie podejście, że okej, czytanie tych książek jest jakieś ciężkie, to najlepiej jest o tym sobie pomyśleć w ten sposób, że to jest powiedzmy kilka dni wyjęte z twojego życia, gdzie to trzeba będzie przeboleć, przecierpieć, tam pić. Kawę tonami, żeby po prostu nie zasnąć przy tych książkach, ale ta wiedza, którą się zdobędzie przy tym, będzie miała wpływ na każdą twoją kolejną pracę. Tak. Na całą twoją karierę zawodową, która będzie trwała 20, 30, 40 lat. Te kilka dni teraz będzie miało przełożenie na całe twoje przyszłe życie. Nie wiem, tylko to jest tak samo jak nauczyciele zawsze mówią w szkole, że bo się uczcie, bo to ma się przydanie. Ja jak najbardziej cię rozumiem, się podpisuję pod tym rękoma i nogami. Z tym, że jak ktoś zaczyna rysować, to nie widzi sensu w tym za bardzo. To jest tak jakby, to jest coś, co jest takie, wiem, że muszę, ale on nie wie, jak to powinno do końca wyglądać. Nie wie, że to w ogóle rzeczywiście ma przełożenie na ten. Ja ci powiem szczerze, że na początku, jak coś robiłem w perspektywie czy w anatomii, tak jakby, ja pamiętam swój jeden rysunek i też go uczniom czasami pokazuję, że narysowałem aliena, ten niby mięśnie miał, ale były tak z czapy, ja w ogóle i ja tak zrobiłem, bo to jest alien. I on może być, bo to jest moja anatomia, tak jakby zrobiłem tak, jak chcę. Ja dopiero potem, jak mnie pocisnęli ludzie strasznie, to zacząłem ćwiczyć po prostu anatomię tak bardziej solidnie, tak jak to powinno wyglądać. I teraz ty tak jakby polecasz wszystkim od razu, jak ktoś zaczyna rysować, wchodzisz w studium i nawalasz tego studium ile się da, po prostu jak się da i nie wiem, rozdzielasz sobie automat od razu z bomby, rozdzielasz sobie harmonogram tygodnia pracy, że 2 godziny rano robisz to, 2 godziny wieczorem robisz głowy, potem w poniedziałki robisz perspektywę, a we wtorki masz kompozycję. Ja miałem taki plan dosłownie. Ja wiem, ale zrobiłeś go na samym początku czy dopiero potem? Na samym początku nie. Na samym początku po prostu malowałem, rysowałem, no bo to było coś, co mi sprawia przyjemność, nie? No i tak. No właśnie, ale... ja patrząc się na uczniów czasami, jest mi smutno, nie? Bo z jednej strony wytrwali, dostają najwięcej, zgarniają wszystko. Bo nawet może być ktoś, kto się w pół roku nauczy kapitalnie rysować, ale jak sobie to zarzuci, to on gówno z tego będzie miał. No tak, no bo ta branża to jest taki bieg długodystansowy. Tak. Nie jest tak, że zbierasz te owoce swojej ciężkiej pracy od razu, tylko po jakimś czasie. Ale tak jest z każdym zawodem, ze wszystkim tak jest. Nie wiem, ale jeśli chodzi o tę branżę, to tak. Możesz się uczyć rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata, 5 lat, 6 lat. I dopiero po tym czasie widzieć jakieś wyniki i zdobywać te większe zlecenia, to bardzo dużo osób po prostu wymięka, szuka sobie innej pracy, tam porzuca to hobby, albo nie podchodzi do tego profesjonalnie, tylko właśnie traktuje to jako coś, co robi dla chillu, nie stara się czegoś nauczyć, no i te osoby odpadają. No dobra, ale co? Jak ktoś zaczyna rysować, to polecasz mu od razu zrobienie sobie harmonogramu tygodniowego? Czy to zabije w nim radość rysowania? wiesz co? We mnie to zabijało. Twardy, nie? Znaczy ja wiem, to jest kwestia po prostu przejścia przez pewien etap, nie? Ale to zabija trochę. Jest tak, że jeśli ktoś chce zarabiać na tym i uchodzić za jakiegoś profesjonalistę w tej branży, no to po prostu trzeba się nauczyć swojego rzemiosła. Tak jak w średniowieczu, jak chciałeś zrobić jakiś fach, to musiałeś przejść przez szkolenie. No i to się odbija tylko o to, nie? Tak. Że musi być etap szkolenia i potem przychodzisz w etap mistrzostwa, powiedzmy, nie? Ja mam na przykład coś takiego, że polecam robienia sobie studium kilka razy w tygodniu, a na przykład weekendy poświęcać na swoje dyrdy małe, które chce się robić do szuflady dla siebie, te finalne prace, żeby nie zabić tego całej. Ja na przykład sobie robiłem tak, że ćwicząc sobie anatomię, chciałem sobie zrobić jakiegoś, nie wiem, takiego cyberpunka na przykład, nie? To robiłem tak, że po prostu zanim zrobiłem tą finalną pracę, rysowałem kościotrupa,
potem z mięśniami, kilka razy, aż on dopóki mi nie wyszedł normalnie, analizując sobie go anatomię. I to było takich 5-6 stage'ach rysowane, nie? Że najpierw masz proporcje, masz te kości, potem masz mięśnie, potem masz ze skórą i potem design całej postaci, potem ona też była kilka razy rysowana. Mm-hmm. To jakby fajne połączenie studium z robieniem takiej bardziej finalnej pracy. Mm-hmm. I nie zabija aż tak po prostu ochoty na rysowanie, mm-hmm. bo... Ja nie wiem, ty nie miałeś nigdy tak, że to się nudzi trochę? Rysowanie głowy albo ręki po raz setny w podobnym ułożeniu? Znaczy ja miałem coś takiego, że to jest moja jedyna opcja. Ja nie chciałem robić nic innego. Bo ja sobie, wydaje mi się, że bardzo wcześnie sobie zdałem sprawę z tego, że ja muszę robić to, co lubię, bo inaczej będę miał depresję, będę zdołowany ciągle i tak dalej, nie? Ja tak miałem depresję swoim poziomem. I żeby to osiągnąć, po prostu tam, okej, musiałem przejść przez jakieś szkolenie, żeby później móc chillować i malować fajne rzeczy i na tym zarabiać, nie? Mm-hmm. No, jeśli chodzi o to, co mówisz, o tworzenie własnych pracek, to często artyści w swoich powiedzmy planach studiowania mają uwzględnione jakieś eksperymenty, nie? Jakieś właśnie tworzenie własnych prac, tak. Nie? Jeśli na przykład, wiesz, ktoś widzi, że ma problem z anatomią, to okej, niech sobie poświęci, nie wiem, poniedziałek, środę i piątek, nie wiesz, tam dwie godziny tam z rana przed szkołą albo przed pracą na tą anatomię, a w pozostałe dni tygodnie sobie tam poświęci na jakieś na malowanie swoich rzeczy, jakieś eksperymenty i tak dalej, nie? Wiesz, jeśli chodzi o taki plan dnia, to jest też kwestia indywidualna i to zależy od tego, ile kto ma czasu w ciągu dnia, czy ma pracę, czy ma tam żonę, dzieci, czy ma tam szkołę, studia i tak dalej, nie? No dobra, a ty jakbyś chciał sobie podzielić tak jakby, jak powinno wyglądać studium, żeby cisnąć szybciej temat? Czyli... Żeby malować lepiej. No. Najlepiej studiować pracę innych artystów. I tak jak mówiłem tam wcześniej, najlepiej jeśli to są artyści, którzy już zdobyli uznanie na całym świecie, powiedzmy, nie? Czyli głównie chodzi o artystów, którzy już nie żyją, nie? Takich, wiesz, takich uznanych mistrzów malarstwa. Kozaków, powiedzmy. No. No. Ale co, ciągle ich kopiować? Bo powiem ci szczerze, bo to jest dość skomplikowane, bo jest na przykład sporo, każda szkoła rysunku na przykład, ona zaczyna od czegoś innego uczyć rysować. Mhm. I teraz pytanie, czy jest jakiś jeden temat, który jest odpowiedni do nauki rysunku? Bo ja też zauważyłem, że jak ja mówię o kompozycji w pierwszym miesiącu rysunku, to oni kumają tam jedne rzeczy. Ale jak powiem to samo po 3 miesiącach, to mniej więcej kumają. Bo ja na przykład, ja nie wiem czy, bo jak to się nazywa? Teraz mi wyleciało z głowy to mądre słowo. Ja ci mogę powiedzieć, jak ja robiłem. No. Kopiowałem sobie, powiedzmy, daną pracę i to nie jest tak, że starałem się odwzorować każdy detal, tak. Tylko tak z grubsza chciałem nanieść jakieś masy kolorów w odpowiednich miejscach i dawałem sobie na to, powiedzmy, 2 godziny, coś takiego, albo 1,5 godziny i potem jakieś tam 15 minut potem dawałem sobie na robienie notatek, nie? Na rozpisywanie obserwacji, które udało mi się wyciągnąć z tego studium, nie? Jak artysta nakłada masy kształtów, nie? Jakich kolorów używa na pierwszym planie, jakich kolorów używa dalej, nie? Tak, tylko właśnie to ja mam to pytanie, nie? No. Jak ty się uczysz rysować, malować, to ty nie wiesz, na co zwrócić uwagę. I o to mi chodzi. Bo wiesz, no, ja nie ukrywam też, że mi się teraz łatwiej robi notatki, bo jak mam jakiś tam ten, to sobie zapisuję, o ty, to jest zajebiste. Ja jakby z perspektywy osoby, która rysuje, maluje, jesteś w stanie docenić bardziej osoby, które dobrze malują, rysują. Jak jesteś amatorem, laikiem, no to jedziesz po prostu, o zajebiste, nie? Po prostu, nawet po prostu narysować kurde ziemniaka, super. I ludzie nie widzą na czym mają się skupić i od czego zacząć. Bo te notatki łatwiej przychodzą, bo szczególnie przy mistrzach, ty wiesz na co zwrócić uwagę, bo wiesz. Znaczy, wiesz, czy masz problem. No. Wydaje mi się, że przez tworzenie takich studiów, powiedzmy na masę, na ilość, tak jak powiedziałeś, to też wbijamy sobie w podświadomość, nie? Jakieś walory estetyczne, na które można zwracać uwagę. Wyczulamy swój zmysł postrzegania na odpowiednią paletę, na kompozycję i tak dalej. To jest coś, czego nie można się nauczyć poprzez przeczytanie czegoś, to po prostu trzeba w sobie wykształcić, nie? Profesor malarstwa na ASP, z którym miałem zajęcie, powiedział, że oko to jest mięsień jak każdy inny mięsień.
To wszystko, oko też można sobie wyszkolić, wytrenować w postrzeganiu niektórych rzeczy. Mhm. No i jeśli ktoś nie wie, co studiować, to poza Stałymi Mistrzami można sobie po prostu ułożyć jakąś martwą naturę, sobie to przemalowywać. I wtedy wiesz, nawet przez coś takiego uczymy się, jak działa kolor, jak działa światło i tak dalej, nie? Mhm. A wiesz, to jest takie najprostsze, co może być. No dobra, a gdzie masz tutaj miejsce na rysowanie, na robienie studium tematu? Nie studium mistrzów, tylko studium danego tematu, bo możesz robić studium faktury. Nie wiem, szkła, drewna, innych pierdół, no. Perspektywy, samej kompozycji, mhm. Malarzy, formy, w sensie, nie wiem, światła, anatomii, to, mimiki. Wiesz, to są wszystkie rzeczy, które trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że... Dobra, a co polecasz na początek? Początek? No. Polecam stworzenie sobie jakiegoś, nie wiem, planu studiowania. I wiesz, na przykład, jeśli to jest początek, czyli, wiesz, trzeba sobie spisać rzeczy, które chcemy się nauczyć, nie? Powiedzmy anatomia, perspektywa, kompozycja, kolor i światło. Powiedzmy, nie wiem, takie minimum to powiedzmy, wiesz, 2 godziny dziennie możemy sobie poświęcać na to. I uczyć się wszystkiego równolegle. No właśnie. W tym fajnie, znaczy ja bardzo polecam, żeby w tym się zawierało studiowanie prac starych mistrzów i może też studiowanie klatek filmowych. Tak, tak, żeby, no wiesz, jeśli chcemy nadać swoim pracom, powiedzmy, bardziej taki filmowy charakter, nie? Mm. No to jest sposób, żeby właśnie to... Właśnie, na co zwracam uwagę, bo Tomek to dość spoko powiedział, że równolegle wszystko ćwiczyć. Ja też zauważyłem na podstawie uczniów, że oni, im więcej rysują, im więcej tematów jest różnych, tym tak jakby zaczynają to w pewnym momencie spinać wszystko razem ze sobą. Bo jak ktoś by ćwiczył non-stop tylko anatomię, a nie ma perspektywy kompozycji innych pierdół, to tak mu wyjdzie gniot pod koniec, nie? Możesz zajebiście narysować łydkę, no. Ale co z tego, jak cała reszta leży i kwiczy? Ale no wiesz, to jest okej, okay. Jeśli ktoś umie zajebiście malować anatomię, okej, okay, to posiadł już ten skill, teraz może przejść do uczenia się czegoś nowego. Wiesz, to jest tak jak w jakiejś grze, nie? Masz tak. Zestaw skilli, które musisz sobie wyszkolić, jeśli umiesz tylko jeden skill, to dalej będziesz tam... Tak, nie? Tak, i po prostu, tak. Wiesz, można podejść właśnie do tego w ten sposób, że uczysz się, wiesz, definiujesz swój problem, chcesz się nauczyć anatomii, studiujesz najpierw to. Potem przychodzisz etapami do innych rzeczy, nie? Można się uczyć równolegle, powiedzmy wszystkiego naraz. I to jest chyba moim zdaniem najlepsza opcja, ale można sobie to wyszczególnić, nie? Że na przykład w lipcu i sierpniu będę uczył się anatomii. Potem przychodzę do tego, nie? Jeśli ktoś ma czas, jeśli ktoś jeszcze się uczy, powiedzmy, nie? A no właśnie, bo to jest pytanie, bo ty mówisz równolegle, ale właśnie teraz miesiąc po miesiącu na miesięczne bloki podzielić, czy na przykład cały tydzień podzielić sobie na poszczególne elementy i ty w ciągu tygodnia ćwiczysz większość, a nie na okresie miesięcy. To koniec końców chodzi o to, żeby malować. Mhm. Bo wiesz, bo to jest... To już są takie szczegóły, nie? Mm. Czy sobie to podzielić na taką pracę równoległą, czy sobie to podzielić na tygodnie, na miesiące i tak dalej. Tak. Niezależnie jak kto by sobie to podzielił, to jeśli maluje i uczy się cały czas, to tak trzeba, kto przyniesie mu jakieś benefity. Jeśli już naprawdę nie wiemy czego się uczyć, to możemy zacząć się nauczyć, nie wiem, programów 3D. Na przykład, nie? Mm-hmm. Bo to też będzie tam jakoś nas rozwijało. No właśnie, bo ja mam takie zanotowane, nie? Ile według ciebie powinno trwać takie na początku studium? Zanim nie poczujesz się pewniej trochę. Ja pomijam to, że kiedy przychodzi moment, kiedy możesz robić coś na zlecenie. Bo ty już wcześniej wspominałeś o tym, że dobijmy do jakiegoś poziomu i dopiero potem szukamy zleceń, a nie, że od samego początku ciśniemy na zlecenia, żeby mieć i potem produkujemy jakieś gnioty. Ja słyszałem coś takiego, że jeśli nie wiemy, czy nasz poziom jest dostatecznie wysoki, no. To możemy sobie wziąć jakąś swoją pracę, wkleić ją na, wiesz, w ArtStation, w tej topce pracek, powiedzmy, i zobaczyć, czy nasza pracka mocno odstaje poziomem od reszty, od tego, co jest naokoło. Aha. Wiesz, możemy sobie zrobić takiego screenshota, wstawić tą naszą prackę i ten. To jest w ogóle w projektowaniu graficznym też to występuje, że tak jakby się porównuje to w ten sposób, nie? Nie, ty, ale to jest hardkorowe, bo jak bierzesz te stopki, to bierzesz top ten, to tak jakby, ja nie wiem, będąc obiektywnym wobec swojego poziomu i stylu,
No to zawsze będziesz głęboko z tyłu, nie? To trzeba więcej ćwiczyć. To jest tak, że słyszałem coś takiego, że jakby ćwiczyć, jakby mieć, wiesz, taki bardzo rygorystyczny plan dnia, wiesz, ćwiczymy 5 godzin dziennie, dzień w dzień, to od zera do jakiegoś takiego poziomu, gdzie można dostać zlecenia, no to zajmie jakieś takie, wiesz, takie 3 lata, nie? Które to powinno zająć mniej więcej, nie? Jeśli faktycznie będziemy studiować, nie będziemy po prostu malować swoich rzeczy, tylko będziemy się też uczyć tego. W każdym studium będziemy robić notatki, nie? Będziemy czytać książki i tak dalej. Wiesz, podejdziemy do tego jako do nauki jakiegoś, powiedzmy, programu albo jakiegoś innego tam rzemiosła. No to tak. 3 lata jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom. I wydaje mi się, że to jest prawda. Bo koniec końców malowanie ładnych obrazków to nie jest nic skomplikowanego. To jest coś, co każdy może się nauczyć. Tylko po prostu trzeba poświęcić na to odpowiednią ilość czasu. Trzeba podejść do tego tak naukowo, powiedzmy. Tak. Trzeba chcieć się tego nauczyć, a nie oczekiwać, że jakaś muza na nas tam nas oświeci, jakaś wena na nas spłynie się i zaczniemy robić fajne prace. Nie. Ale wiesz co, tak jakby 3 lata, to nie jest długo, bo jeżeli tak jakby wziąć pod uwagę ROI, nie? W sensie stopę zwrotu z inwestycji, że tak powiem, i inwestujesz to 3 lata swojego czasu i niech to będzie liceum, to jest całe twoje liceum 3 lata, nie? Jeżeli poświęcisz tam, nie wiem, średnio, no powiedzmy, może nie 5 godzin dziennie, bo tyle to nikt by nie wysiedział, chyba że to się z geekiem i tam jakby tam nawalał to, chociaż wydaje mi się, że ci, co teraz są na topie, jeżeli chodzi o concept art, to są osoby, które siedziały tyle godzin wtedy, nie? Tak, no. To 3 lata liceum, albo nawet 3 lata podczas studiów, czy na przełomie, to jest mało czasu i potem wchodzisz w rynek i po prostu, jak wiesz, jak świnia w trufle, za przeproszeniem, i masz pełno zleceń, nie? I tak jakby to nie jest długi okres czasu, bo tak. Jak idziesz na architekturę, to jest 5 lat bitych studiów, o ile nie powinien ci się noga, 2 lata praktyk, jak potem pójdziesz do pracy, to ty jesteś traktowany po prostu jak, wiesz, minimalna krajowa i wiśtawio, i tak jakby to jest strasznie mało. A tutaj jak ciśniesz ten temat dość solidnie, 3 lata, puf, i jesteś. To jest no, spoko. Ja miałem takie rozkminy, że jak teraz bym się, powiedzmy, cofnął w czasie, nie, do liceum, albo do momentu, kiedy studiowałem, to wolałbym być zagrożony z każdego przedmiotu, tak. Ale i wiesz, uciekać z lekcji i malować w tym czasie, bo wiem, że to by miało realne przełożenie. Lepiej byś na tym wyszedł. Lepiej byś wtedy na tym wyszedł. Tak, to by miało realne przełożenie na jakość moich zleceń, na ilość pieniędzy, jakie teraz zarabiam. Tylko to jest dość skomplikowany ten temat do rozmowy, bo wszyscy mają chyba tak, że gdyby się cofnął w czasie i nawalał już od tego momentu, to byłoby spoko. Ale liceum, jak jesteś w danym momencie i ty, bo ja pamiętam, że starzy mi też o tym mówili. Robisz to dla siebie, nie dla mnie. Nie. I żebyś się tak jakby uczył, czy coś tam innego robił. No. Raz, że pomijam to, że to trzeba mieć dość spore, duże cojones, by powiedzieć sobie, że ej, walę te wszystkie przedmioty, skupiam się na tym, wytłumaczyć to rodzicom, wytłumaczyć całej reszcie, bo sorry, że ja to mówię z perspektywy po prostu osoby, która jest w liceum, ale to mówię też przez pryzmat uczniów w edukresce, nie? Wiesz co, ja bym do tego podszedł... Weź się to wytłumacz, o, może tak. Ja bym do tego podszedł strategicznie. Ja bym nic nie tłumaczył moim rodzicom, nie? Fuck it. Tam przeżyją, nie? Jeśli ja miałem coś takiego, że przejąłem taką opinię, że rodzice odwodzili tam swoje dzieci od tego, żeby zostać artystą i tak dalej, to u mnie było to tak, że w momencie, kiedy miałem pierwsze zlecenia i przenosiłem jakieś pieniądze do domu, moi starsi powiedzieli: oka, jak na to mogę zarabiać, no to chyba coś robię dobrze, nie? No i tyle. Jeśli chodzi o taką o naukę w liceum i na studiach, to trzeba do tego podejść racjonalnie. Ja bym to zrobił w ten sposób, jakbym mógł się cofnąć, że chciałbym uczyć się na tyle, żeby przylecieć na dostatecznych, tyle, a potem wiesz, z jakichś lekcji się urwać na przykład i uczyć się na własną mękę, tak właśnie, anatomii i tak dalej. Tylko też chodzi o to. Tylko ty wtedy na studia nie idziesz, nie? Bo jak ty tak zalejesz sobie to liceum, to matura i na SP jak idziesz, to spoko. Na SP jak idziesz, to możesz mieć to w pompie, bo matury się nie liczą, wyniki z matur. Ale jak pójdziesz na architekturę, no to już nie. No właśnie, dlatego trzeba wykazać się zmysłem taktycznym i sobie przeanalizować, jakie przedmioty się przydadzą, a jakie nie.
Tylko wiesz co, bo to dalej drążąc temat, nie? Ja też to zrobiłem tak, że olałem wszystko jak leci. Mhm. Nie olałem fizyki na maturze, nie? Żeby fizyka mi poszła dobrze i angielski. I co w sumie, fizyka mi się do niczego nie przydała. Chociaż do tej pory mam do niej sentyment i uwielbiam moją kropetorkę. Mhm. Więcej pamięci, po prostu petarda. I w sumie dość sporo mi nauczyła pod kątem podejścia właśnie do nauki samej sobie, ale mało ludzi tak robi, nie? Że wybiera sobie jeden przedmiot i na niego ciśnie i potem jakoś coś tam z tego chce zrobić. I inna sprawa jest taka, że ludzie mają problem z organizacją czasu, bo jeżeli robisz studium tematów tam właśnie rysunkowych malujesz, to musisz mieć organizację czasu i samodyscyplinę, czego ludziom w liceum, jak mają kilkanaście lat, nie ma, nie, to nie istnieje w ogóle, to jest po prostu coś takiego, no. Takie było, wiem, że muszę mieć systematyczność. Nie ma tego, nie? I oni nie potrafią sobie zrobić. Ja nie mam pojęcia, co oni robią w ciągu dnia, że oni nie mają czasu tego zrobić. To się pojawia później, kiedy już trzeba znaleźć pracę. Kiedy się dupa pali, ja wiem. Kiedy trzeba zarabiać te pieniądze, bo trzeba opłacić czynsz, trzeba sobie coś do jedzenia kupić. Bo wiesz, póki ktoś jest w liceum, to jest spoko, nie? Bo masz jedzenie, masz spanie. Nie musisz płacić żadnych opłat, ale potem jest gorzej, kiedy widzisz, że wszyscy inni poszli do przodu, a ty jesteś w tym samym miejscu, gdzie byłeś na początku. Tylko ja ci powiem, że na przykład, bo okej, to jest spoko, nie? Tylko właśnie ja nie mogę, do tej pory nie znalazłem czegoś takiego, w sensie trudno byłoby znaleźć złoty środek, który wiesz, dajesz komuś kropelkę do kawy i wszyscy są tacy sami, nie? Nie ma czegoś takiego. Nie mogę znaleźć jakiegoś takiego wspólnego czynnika dla ludzi młodych, jaka jest ich motywacja, żeby coś nawalali. Ja miałem motywację taką przy malowaniu, jak się uczyłem rysować i malować, że ja muszę dostać digarta dnia. A. Ja go muszę mieć, ja go chcę mieć. Jak były dakaby, to musiałem po prostu mieć więcej punktów. I co dakab, musiałem mieć więcej punktów, nie? Gówno tam nie wychodziło w większości. Digarta dnia się nie doczekałem niestety. Ale miałem taką wewnętrzną motywację, szczególnie jak miałem kogoś swojego rówieśnika, który malował w tym samym czasie tyle samo ile ja i on malował lepiej, ja spać nie mogłem przez to, musiałem siedzieć i rysować i malować, by być lepszym. To jest motywacja. Generalnie bałem się tego, że skończę w jakiejś pracy, w której nie będę czuł satysfakcji z tego, co robię. W której będę miał takie poczucie, że po prostu siedzę i wegetuję. Tak. Bałem się tego, że skończę, wiesz, w jakimś biurze i jak będę miał 40 lat, sobie odstrzelę łeb. Będę miał na tyle dużą depresję, powiedzmy. No i tak, no i wiesz, w liceum też jakoś nie studiowałem, na studiach też jakoś nie studiowałem specjalnie, ale zawsze starałem się znaleźć czas, żeby coś sobie szkicować, rysować i tak dalej, nie? No i tyle. Ale tak, no jak mógłbym się cofnąć, wiem, że to jest takie, wiesz, takie bajdurzenie. Ale jakbym, wiesz, wstawał godzinkę wcześniej, powiedzmy, i przed szkołą sobie coś szkicował, nie? To by mnie tak, wiesz, posunęło o lata świetlne, jeśli chodzi o mój poziom, niż to, co mam teraz, nie? Zawsze jak się tak trafia retrospekcyjnie, no. Tylko co się było wcześniej, to ja do tej pory, ja, na przykład moje marzenie jest uzyskać ten sam status tak jakby dnia, czy tam, nie wiem, tygodni, jak było w liceum. Lodówka jest pełna, mam gdzie spać i mam wszystko w dupie. Jakby się skupiałem tylko i wyłącznie na rysowaniu, ubóstwiałem ten moment w liceum, kiedy wracałem do domu, rzucałem plecak i jedyne co było moje tam w granicach po prostu mojego tam zainteresowania, to żeby mi zajebisty rysunek wyszedł i żebym po prostu poczucił rysowanie, malowanie, coś tam usiadł do tabletu. I to było jedyne co. Teraz już tego nie mam, bo tak jak ty mówisz, że są te rachunki do opłacenia całą resztę, to serio, ja tak jakby do wszystkich, nie? Jeżeli przychodzi moment na studiach albo po studiach, kiedy wy już tak jakby niby macie wszystko do tego, żeby pracować, ale nie macie pracy i nie macie warsztatu, a musicie płacić rachunki, większość projektów, większość firm, większość tam, nie wiem, ilustracji, czy większość produktów, usług upada, bo ludzie myślą o kasie, bo jej nie mają. I nie mają, nie że nie mają milionów, tylko nie mają na opłacenie rachunków. I to zabija cały ten taki dodatkowy efekt zajebistości, w sensie w postaci tej pracy, rysunku, całej reszty, bo wy się skupiacie na tym, żeby w ogóle coś odpierdolić, za przeproszeniem, żeby mieć te pieniądze i zapłacić za prąd, a nie za to, żeby ta praca była super. To jest w ogóle inny poziom w tym momencie. Dlatego, tak jak ty mówisz, nie? Nawalać w liceum, bo potem to już tak jakby tego czasu jest coraz mniej, nie? Znaczy wiesz, są takie przypadki, nie? Gdzie osoby rezygnowały ze swojej stałej pracy i rzucały się na freelance i uczyły się. Pomimo tego, że wiesz, już miały tam to dzieci, wiesz, po prostu rzucały się na głęboką wodę i stawiały się w takiej sytuacji, że jeśli się z tego nie utrzymam, będzie po mnie. Nie?
I wtedy masz taką wewnętrzną motywację, że tak jak mówisz, pali ci się dupa i musisz to zrobić, nie? To, wiesz, nie ma opcji, żebyś poległ. No, tylko, bo to znowuż mnie tak dość mocno interesuje i zastanawia, bo my tak gadamy i staramy się dotrzeć do wszystkich, nie? A mi się czasami wydaje, że ci, co już tak jakby są określeni w tej postaci, co, o czym my teraz mówimy, to oni już wiedzą, co mają robić, a cała reszta nie jest określona, nie ma w ogóle zamiaru o tym myśleć i tak tego nie zrobi. I ja zawsze tak jakby się łamię nad tym, że ej, robić dalej i nieść tak jakby ideę i wizję tego wszystkiego, nauki, studium i całej reszty, że na tym polega nauka rysunku, a z drugiej strony mam takie coś, że ej, jebać to, nie? I tak wszyscy mają to w dupie i znaczy, nic co, nie robią. Jeśli ktoś nie ma motywacji, żeby wejść w jakiś taki poziom, gdzie będzie otrzymywać zlecenie i będzie w stanie się z tego, utrzymać, no to znaczy, że mu nie zależy i wiesz, taka osoba może być szczęśliwsza robiąc co innego. No i to jest też spoko, nie? W ogóle tak jakby wracając do tego studium całego, nie? Żeby nie gubić tematu za bardzo. Too late. To jest tam już dawno. Ja. Coach Mateusz, coach Tomek. Tutaj widzę właśnie twoje studium. Ty, one są spoko. Bo tak jak widzę, że ty starasz się, tak jak ty mówiłeś, tą plamą tak luźno zakreślić światło, czy samą plamę i kompozycję. Potem nanosisz takim czerwonym tym po prostu swoje uwagi, czy tam w czerni bili białym. I to jest dobre. W sensie, widać, gdzie na czym się skupiasz, czy to jest plama, czy to jest kompozycja, czy tu chodzi o światło, czy o... Ej, tu widzę... Kto to był? Ten z tym aniołem takim. Tyler Jacobson. Tak, żeśmy omawiali w zeszłym tygodniu jego pracę i tutaj widzę jego studium twoje, co ogarniałeś. Mm-hmm. Ty, dobre to jest. Mm-hmm. Generalnie to wszystkie moje studia będą sobie lecieć tyle podczas trwania tego podcastu, także jak ktoś będzie chciał sobie obczaić wersję wideo, bo nie wiadomo, kto będzie nas słuchał na jakiej platformie, może na Spotify'u, tak. No to tam to wszystko będzie. I jeszcze jedno małe pytanie. Czy ty to specjalnie piszesz sobie po angielsku? To w jakimś celu, czy po prostu komentarze? Nie, po prostu tak się czasem przestawiałem. Bo to jest tak, że w tym samym momencie czytałem książki po angielsku odnośnie właśnie malowania. Mhm. I tak jakoś było mi wygodniej czasami, nie wiem, pisać rzeczy po angielsku. Mam. No. Ja piszę notatki i to-do listy i wszystko, też staram się pisać po angielsku. No. I to chyba jest takie typowe i w sensie nie dla samego tego, że ej, bo moje notatki wyglądają po angielsku, tylko dla samego ćwiczenia w ogóle, nie? Właśnie, to jest też ważne. Już będziecie, jak już ktoś będzie studiować, to ważne jest to, żeby robić notatki, żeby sobie to zapisywać. Wiesz, gdziekolwiek, nie, w jakimś szkicowniku, w jakimś dokumencie Google'a. W ogóle ja też pamiętam, że ja nigdy nie kumałem, po co zapisywać coś takiego mega po prostu oczywistego, nie? Ale teraz mi się wydaje, że to jest spoko. Że nawet jeżeli widzisz, że tu światło jest takie zajebiste, piszesz zajebiste światło, po prostu. Ale wiesz... się ryje w głowie wtedy, nie? Ale też ważne jest, żeby postarać się rozkminić, dlaczego to światło jest zajebiste, dlaczego ono działa tak dobrze w tej ilustracji, dlaczego ta ilustracja jest tak mocna, wiesz. No i ten. A z ciekawości, jak robisz studium światła, to robisz to w kolorze czy w czerni bieli? No w kolorze. Aha. Bo światło też wpływa na kolor elementu, który jest oświetlony. Dobra, a z ciekawostki, jak robisz studium czarno-białe, to czego to tak jakby... Czemu? Inaczej. Od czego zależy, czy robisz to w kolorze czy w czerni bieli? W czerni bieli też dużo rzeczy wychodzi, jeśli chodzi o kompozycję na przykład. Jak artysta myśli w walorze, gdzie rozkłada swoje też cienie, szarości, gdzie światła, jak to wpływa na punkt fokalny. No, tyle. Generalnie jak robiłem te prace, te swoje studia innych artystów, to robiłem najpierw taką miniaturkę w czerni i bieli, a potem robiłem w kolorze. I starałem się analizować to i to. Spoko. No. Patrzyłem na to, jak działają linie w danej ilustracji, jak to buduje kompozycję, jak są rozłożone masy, gdzie jest punkt fokalny, jak wyglądają kontrasty, gdzie są największe kontrasty i tak dalej. I tak jak powiedziałeś, nie? Przy czytaniu różnych książek, blogów i tak dalej odnośnie malowania, z tą wiedzą zwraca się też uwagę na więcej rzeczy przy studiach.
Także ja bym nie rozdzielał tego, powiedzmy, studiowania i czytania o tym, tylko jakoś bym to połączył, jakoś bym zaimplementował czytanie i studiowanie książek w mój program nauczania, powiedzmy, jak mógłbym się cofnąć w przyszłości. Właśnie, ja też mogę to zaznaczyć już pod koniec, bo już tam uzyskałem pół godziny po nas, nie? Że jak robisz studium, to raz, ja polecam w ogóle sobie ogarnąć z internetu czyjeś studia, jak ktoś to zrobił, po prostu sobie przestudiował to, plus starać się samemu jakby do tego dochodzić i analizować tak jakby na siłę inne obrazy mistrzów, tak jak ty powiedziałeś wcześniej, żeby sobie je kopiować i tak jakby ich je analizować. Bo na początku, jeżeli my tak startujemy od zera, to my gówno wiemy o wszystkim. I tak jakby nawet nie mamy czemu napisać jakiś tam, nie wiem, notatek czy wskazówek, bo nie wiemy w ogóle na czym się skupić. I ja też zaznaczam to, że z rysunkiem i z malowaniem jest tak, że to się spina po pewnym czasie wszystko razem ze sobą. Jest taki klik, ty, rzeczywiście to wygląda tak, a nie, że jakieś takie... Bo ja też widzę po perspektywie, jak ludzie rysują, że oni myślą, że to są kropki i linie w ogóle. To nie jest tak, to nie są kropki i linie, to nie jest czerwony, biały, czerwony, tylko to po prostu są... To jest odzwierciedlenie rzeczywistości, bo to tak na siebie działa i tak jakby do tego trzeba trochę dojść. Im więcej się tego gówna na początku porobi, to w tym momencie to gdzieś tam wchodzi taki moment, że ej, to jest to. I się widzi to w tej formie, a nie, że się widzi tak jakby kopiując wszystko, nie? Bo ludzie kopiują, kochają kopiować i mi się wydaje, że się zatrzymuje na tym, bo to jest takie proste. Weź skopiuj to. I jest takie, okej, to kopiuję. I w tym momencie sobie rysuję oko, rękę, a nikt nie chce się jakby... W sensie, mój ojciec zawsze mówił, nie? Że myślenie boli. Tak, ale... Ludziom się nie chce myśleć. Ale za myślenie... Płacą najwięcej. No. No dobra, to tym optymistycznym podsumowaniem, że skończyć. Myślenie boli, możemy skończyć to i przejdziemy do innego tematu. Dobra, cześć wam. Cześć.